muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem tych referatów księdza profesora Wróczkowskiego i pani doktor Anny Stogowskiej. I tak na początek cisną mi się takie słowa, że dzieło człowieka jest w pewnym sensie odzwierciedleniem jego życia. Jak tak słuchałem o dziele życia naszego jubilata, to nic nie można innego powiedzieć, tylko że to życie było piękne, a dzieło było ogromne i pożyteczne. Pięknym słowem, tym pisanym, tym mówionym, przykładem osobistym, przez tyle lat ksiądz profesor przyczyniał się do dobrego formowania wielu pokoleń młodych ludzi i tych starszych również. Potrafił zaciekawić nas wieloma problemami, przyczynił się do dobrego edukowania, ale również potrafił odkrywać takie zdolności, takie wartości, o których wielu ludzi nie wiedziało. Zgodnie z takim pięknym poglądem, jeżeli widzisz człowieka, jakim jest, czynisz go gorszym. Jeżeli potrafisz zobaczyć, jakim mógłby być, przyczyniasz się do jego wzrostu. I tak słuchając tych referatów i obserwując pracę księdza profesora, muszę powiedzieć, że tych ludzi, których ksiądz profesor odkrył talent i pomógł uwierzyć, że stać ich na więcej niż myśleli, jest bardzo dużo. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Konstanty Gałczyński powiedział kiedyś takie słowo: jesteśmy w połowie drogi. Droga gna nas bez wytchnienia. Chciałbym swój ślad na tej drodze zachować od zapomnienia. Drogi jubilacie, ty zachowałeś nie tylko swój ślad, najmocniej, najpiękniej, najciekawiej, ale również, tak jak ty podkreślali i ksiądz profesor Mroczkowski i pani doktor Anna Stogowska, zachowałeś od zapomnienia imiona wielu ludzi, o których byśmy nie wiedzieli, ich zasługi, historię, piękno naszego regionu, dzięki czemu jesteśmy bardziej bogaci i bardziej dumni. Myśmy tutaj zatytułowali słowa okolicznościowe. Nie wiedziałem, jak napisać. Czy napisać z okazji stulecia, czy tak, jak jest napisane, pięćdziesięciolecia. Bo jeżeli księże profesorze jest 50 lat pracy naukowej i 50 lat pracy duszpasterskiej, to jest 100 lat razem. Ale przytoczyłem te słowa, że na razie to liczymy razem połowa i dlatego mówiłem słowami Idymosa Gałczyńskiego: jesteśmy w połowie drogi. Ja sądzę, że nasz drogi jubilat, patrząc na jego kondycję, żywotność, jest w połowie drogi. Jeszcze dużo może zrobić. Zatytułowaliśmy adres: niezwykły jubileusz niezwykłego człowieka, bo rzadko się zdarza. I życzymy, aby tak jak do tej pory nadal towarzyszyły naszemu przygodnemu jubilatowi radość z odkrywania nowych, dotąd niepoznanych faktów dotyczących historii naszego regionu. Wytrwałość, tak potrzebna w pracy historyka. Dociekliwość w odkrywaniu prawdy naukowej. Błyskotliwość w formowaniu wniosków oraz jasność umysłu niezbędna przy ocenie pozyskanych materiałów. Życzymy również wielu sukcesów zarówno naukowych, jak i prywatnych.
Dobroć, którą człowiek obdarza innych, zawsze powraca do darczyńcy. W Twoim przypadku, dostojny Bilacie, tej dobroci jest tak wiele, że musisz zadbać o wielką kondycję fizyczną, aby unieść tą dobroć, która będzie wracała od innych ludzi. Życzymy wszystkiego najlepszego. Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy uczestniczyć w tak znakomitym święcie. A ja, jak pomyślałem sobie, że noszę takie imię, to trochę tak jakbym podrósł. Cieszę się, że nawzajem, nawzajem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.